Jesteśmy teraz na basenie. Ten basen ma 25 metrów długości, 10 metrów szerokości. Tutaj muszę teraz wykonać takie podstawowe czynności, czyli pierwszym zadaniem jest kontrola dna basenu. Robię to wizualnie na początek, a później jak już sprawdzę i stwierdzę, że wszystko jest ok, że nic nie odbiega od normy, tutaj jest taki robot, którego puszczę na dno i on sobie pojeździ po tym dnie, zbierze mi troszeczkę niepotrzebnych pozostałości typu jakieś gumki od okularów czy trochę nawet piach mi zmiecie i zeskanuje mi dno i będę po prostu mniej więcej widział, jak to wygląda. Dobra, to teraz podłączam tego robota, jeszcze się przejdę, sprawdzę tak wizualnie i będę podłączał robota. Dobra, robot jeździ. Będzie sobie tak jeździć tutaj 3 godziny, do godziny 12. O godzinie 12 się muszę tutaj znowu zjawić i go ściągnąć z basenu, ponieważ do godziny 12 jest basen zamknięty. Teraz przejdę i sprawdzę, czy timery na prysznicach są prawidłowo ustawione i czy wszystko dobrze działa. Tu jest taki timer, może on pokaże, który automatycznie załącza się o godzinie 5 rano. I po prostu to ma ono za zadanie spuścić wodę tą ciepłą, przepraszam, zimną z nocy i sprawdza, czy wszystkie prysznice mają odpowiednie ciśnienie i czy wszystkie prysznice. O, tutaj już widzę, że znowu to jest właśnie takie praca w szkole, po prostu normalnie masakra. Codziennie trzeba poprawić, bo coś zniszczą, kurde. W zasadzie można by to całkowicie ściągnąć i w ogóle jakby tego nie mieli, też było bez problemu. Bo naprawdę czasami normalnie mam tego już dosyć. Takie po prostu jest... W kółko to samo się robi. No ale płacą, to robię. Wpiszę w książkę później, że takie czynności wykonałem i po sprawie. Dobra, więc załączamy sobie prysznic. Zobaczymy, czy pójdzie nam. Okej. Okay. Wszystkie prysznice działają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. Chwilę czekamy. Ok, C1 jest off. I teraz zobaczymy, czy nam się wszystkie wyłączą. Chwilę to potrwa. Tak wygląda mniej więcej garderoba. No. Jest trochę zaniedbana, bo to szkolna, tak jak mówię, strasznie niszczą uczniowie tutaj wszystko, także trochę dupa. Dobra, z tej strony jest wszystko ok, wszystkie prysznice się włączyły o czasie, za długo nie działały.
Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego pomieszczenia. Idę do pomieszczenia po drugiej stronie. Tutaj zanim przejdę się na drugą stronę, to już wam pokażę taką saunę. Ta sauna jest troszeczkę już zaniedbana. No ale kurde, działa. Najważniejsze, że działa. Nie ma z tym większego problemu. I czasami po prostu z niej korzystam. Jak tutaj sobie przyjeżdżam na weekend z żonką, czy po prostu tutaj ze znajomymi, to zawsze możemy się pójść, po prostu to chcę popływać i później przyjść i skorzystać z sauny. To jest dużym plusem właśnie to, że mam dostęp do w weekendy, ponieważ basen jest zamknięty w weekend, więc mam dostęp do w zasadzie wszystkiego, co tutaj po prostu jest, że tak powiem, w tym budynku. Tutaj robot sobie cały czas jeździ. Wszystko ładnie sprawdza. Tutaj nie wiem, czy wam, czy uda mi się pokazać, chyba nie, bo czasami po prostu on, akurat nie nastawiłem tego programu, ale on ma też możliwość skanowania ścian. W tym momencie ja skanuję tylko i wyłącznie dno i czyszczę tylko i wyłącznie dno, więc to jest, chyba wam nie pokażę, po prostu chyba nie uda mu się wjechać. Czasami po prostu coś mu odwali i po prostu i wjeżdża na ścianki, mimo że nie ma zaprogramowane, no ale to po prostu tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie urządzenie elektroniczne, więc czasami mu, tak jak mówię, coś mu odwali i się chłopak gubi. Dobra, jestem teraz tutaj z drugiej strony, też uruchamiam sobie prysznicę. Sprawdzimy, czy się wszystkie załączyły. No, załączyły się wszystkie, jest ok. Zobaczcie, jak wygląda garderoba, szatnia dla dziewczyn. Kurde, sufit, tak był założony kilka lat temu, tak po prostu jest nienaruszony. Tak samo z tej strony również, po prostu jest dużo, dużo czyściej. No tam widzę też jakieś odchylenia, kurde, od normy, ale dużo lepiej wygląda ta garderoba, ta szatnia niż męska, kuźwa, nie wiem co mamy, że tak wszystko niszczymy. Dobra, na off, przymykamy, sprawdzamy, czy się pozamykają wszystkie prysznice, ale zanim się nie chce pozamykają, to tu też, kurde, muszę, widzicie, zobaczcie. Normalnie masakra, kurde, masakra. Walka z wiatrakami. A ten nie wiem co, kuźwa, coś im odwaliło i obrócili cały panel. No ale mają, kuźwa, to jest taka, po prostu nic im nie mówią, robią co chcą. Teraz będziemy wchodzić do pomieszczenia z wentylacją. Tu jest też głośno, więc nie wiem, czy będzie mnie słychać. Będę starał się mówić głośno. W zasadzie głównym sercem całej wentylacji na basenie to jest właśnie to urządzenie. To są turbiny, dwie duże turbiny oraz raz, dwa, cztery filtry, przez które przechodzi powietrze. Ono jest z jednej strony wtłaczane, z drugiej strony po prostu wychodzi tymi właśnie rurami tutaj z tej strony. Znowu po tej stronie jest wentylacja, która działa w garderobach, tutaj w sali gimnastycznej i tutaj jest taka też jedna sala szkolna, to też tutaj po prostu ta wentylacja jest właśnie do tych pomieszczeń. Zanim przejdziemy dalej, to tutaj jeszcze wam tak na szybko pokażę, jak mniej więcej wygląda sala lekcyjna w gimnazjum. Tutaj akurat jestem, przechodzę przez taką salę i powiedziałem, po prostu pomyślałem, że wam nagram tak na szybko i pokażę, jak to mniej więcej wygląda. W zasadzie ona się niczym nie różni od klas w Polsce, no. Taka zwykła, standardowa klasa. Tutaj ta klasa jest akurat rzadko uczęszczana.
tutaj wam pokażę taką ciekawostkę. Zobaczcie ten rysunek. To ja. To jest wszystko namalowane sprayami. Po prostu to jest grafik. Przyjechał koleś taki z Anglii i po prostu to namalował. Bardzo wygląda fantastycznie, kurde. Normalnie koleś ma niesamowity talent. Na tym siedział chyba z tydzień. Miał taką windę. I po prostu i to tutaj z taką dziewczyną tutaj dłubali. Ale kurde, no nieziemsko, naprawdę. Po prostu wygląda to normalnie, jakby kurde ktoś to skopiował i przykleił tapetę. A to jest wszystko malowane kurde sprayami. Farby w sprayu. Super sprawa.